Hello, hello. Dzień dobry wszystkim serdecznie, witamy. Witamy, witamy serdecznie. Siedzimy sobie właśnie z Szymonem w Hull w restauracji Bertz przy zielonej herbatce i rozmawiamy sobie już od nie pół godziny. No chyba nawet dłużej, bo to ja już trochę czasu, proszę bardzo, przyjechałem do Hull. Przyjechałeś do Hull chyba o 9.45. Tak, już byłem wcześniej tak, mówiłeś, rano. Umówiliśmy się na 11.00. Ja się spóźniłem pół godziny, tak? Żebyś nie spóźniłeś się pół godziny, były korki. Powiedz, że były korki. Przesiedziałeś tu sporo. Dokładnie. Rozmawiamy sobie właśnie o tym, jak radzić sobie z krytyką. Tak. Ja tutaj, sorry, że zajmuję się telefonem, ponieważ... Musisz sprawdzić, czy nas w ogóle słychać. Musimy sprawdzić, czy nas słychać i widać. Ja widzę już Artura Barszcza. Artura Barszcza bardzo serdecznie pozdrawiamy. Artur. Widzimy się 20, tak. Za tydzień w piątek na Biznes Cafe. Więc tutaj będziemy tutaj miejscu. Mieli komentarze, widzieli, bo tam ten telefon stoi trochę daleko, więc komentarze będziemy będą... Będziemy sobie obserwować. Tak. Dlaczego rozmawiamy dzisiaj o tym, jak radzić sobie z krytyką? Otóż zarówno ja, jak i Szymon otrzymujemy często bardzo ciekawe opinie ludzi o tym, co robimy, w jaki sposób robimy. I często są to krytyczne komentarze, krytyczne porady, opinie ludzi na ten temat, w jaki sposób my działamy. I na przykład przed chwileczką mieliśmy rozmowę na ten temat, jak w tej restauracji jesteśmy obsługiwani. Tak. Na przykład poprosiliśmy o herbatę, nie dostaliśmy łyżeczki Herbaty. Do herbaty, tak? I musieliśmy po nią pójść. Ponadto się okazało, że rzeczy, które są w menu, nie są nawet osoby, które pracują, poinformowane o tym. I był mały problem, ponieważ aby podać nam dwie herbaty warte po 2 funty, 5 osób mnie obsługiwało, ponieważ nikt nie miał pojęcia, co w ogóle mają na zapleczu. Tak. I to było takie trochę zadziwiające, ponieważ patrzymy na to jako właściciele firm, jako osoby, które muszą wygenerować pewien dochód dla przedsiębiorstwa, ale tym samym zrobić, żeby klient był zadowolony, czyli takie zbalansowanie. Mm. I tutaj właśnie na tej podstawie zaczęliśmy właśnie rozmowę naszą dotyczącą rozmowę o krytyce. Ty fajny pomysł w ogóle poddałeś taki pomysł. Mm-hmm. Co by się stało, gdybyś poszedł teraz do właściciela tej restauracji i powiedział mu wprost: słuchajcie, macie taki i taki problem z obsługą, taki i taki to problem z menu, mogę wam pomóc. Tak, więc tutaj właśnie pierwszą rzeczą, która w moim przypadku to była tak, pójść do właściciela firmy, powiedzieć mu o tym problemie i powiedzieć mu, w jaki sposób mógłby rozwiązać sobie ten problem, aby wcale to nie byłoby z mojej strony jako rzecz, żebym się komuś narzucać. Wcale by to nie było z mojej strony jako rzecz, która ma pójść i powiedzieć: ty, słuchaj, robisz to źle, wow, dokopałem mu. Mhm. Tylko mu po prostu podpowiedzieć: słuchaj, zanim, bo jest to nowa restauracja, tak? Ta restauracja ma około tydzień czasu, tak. Dokładnie. Więc zanim ta restauracja będzie zdobywać większą liczbę klientów, zanim się będzie bardziej znana, żeby nie popełniała tych błędów i żeby klienci chętniej tutaj wracali. To byłoby pod takim kątem. Mhm. Ja to tak odebrałem. Grzegorz odebrał to inaczej. Tak, ja stwierdziłem, że najczęściej takie negatywne komentarze albo krytyka odbierana jest niestety niekonstruktywnie, tylko jako complaint, czyli jako narzekanie. Czyli jeżeli przychodzisz na przykład do baru i prosisz o menadżera, no to już pojawia się pewna bariera, pewien strach, że teraz aha, coś się dzieje nie tak. I kiedy menadżer przychodzi albo właściciel przychodzi, i mówisz mu, że no moja herbata była niestety zimna, albo nie doniesiono mi łyżeczki, to może niestety ten komentarz zostać odebrany w ten sposób, że... Bardzo negatywnie. Bardzo negatywnie. No co ty w ogóle tutaj chcesz? Jesteś wybrednym klientem, nikt nie narzeka, a ty narzekasz, więc w ogóle odejdź stąd i nie wracaj tu, nie przeszkadzaj nam, bo mamy innych klientów do obsługiwania, a nie ciebie, tak? Tak. Więc można podejść do tego w ten sposób. I niestety najczęściej ja zauważam, że ta krytyka nie jest odbierana konstruktywnie. Ta krytyka jest odbierana właśnie w taki negatywny sposób, no, że ach, ktoś mnie bardzo zranił, teraz powiedział o moim biznesie takie złe rzeczy, więc ja w ogóle się odsuwam. I to jest ciekawe, że
dzisiaj o tym zaczęliśmy rozmawiać. Właśnie, zanim, dokładnie. I zanim się w ogóle to wydarzyło. Tak. Tak naprawdę to było coś takiego, że zaczęliśmy rozmawiać na temat krytyki, na temat tego, jak ludzie nas widzą, jak inne osoby chciałyby, żebyśmy coś poprawili, coś zrobili. I tak. Za chwilę się wydarzyły te właśnie rzeczy, które nas teraz tutaj dotyczą i żeśmy zwrócili uwagę. Rany, to można poprawić naprawdę wiele osób, wiele innych biznesów. Można im poprawić ich funkcjonowanie. Więc... Mało z tego, zaczęliśmy rozmawiać o rzeczach, które zdarzają się w naszych biznesach i to są z ostatnich dni rzeczy, w moim przypadku nawet z dzisiejszego poranka, która pokazuje, jak można bardzo konstruktywnie i na swoją własną korzyść te krytyczne zdanie naszego klienta wykorzystać. Tutaj na przykład Piotr pisze w tym momencie, Piotr Zagorowski, pozdrawiam serdecznie Piotrek. Cześć Piotrek. Ludzie często mylą konstruktywną krytykę z hejtem, niestety. Tak. No właśnie. Czyli faktycznie, kiedy jest hejt, kiedy jest krytyka? Kiedy jest hejt i kiedy jest krytyka? Kiedy Szymon przeczytał mi dzisiaj jeden z komentarzy, który dostał na prywatnej wiadomości od jednego ze swoich niezadowolonych w danym momencie klientów, no to można było faktycznie odebrać to jako hejt, prawda? Nie jedna osoba by sobie nie tyle nie poradziła z tym. Nie ukrywam, że mnie to nie dotknęło i mnie to... Ja przejąłem się bardzo tą informacją od mojego klienta, ale bardzo, bardzo jestem jemu wdzięczny. Zresztą już później w korespondencji dalszej zacząłem z klientem korespondować. Przyznałem mu rację i żeby było w ogóle tutaj też możemy powiedzieć, była to krytyka w stosunku do tego, w jaki sposób krytyka, zwrócenie uwagi, w jaki sposób klient został obsłużony przez moją firmę, przez moich pracowników. Świetnie, bo akurat właściciel tamtej firmy prawdopodobnie wczuł się w moją rolę, jakby to było, gdzie z jego punktu widzenia wychodziło, że zrobiliśmy błąd. Faktycznie zrobiliśmy błąd, ale nie w 100%, ponieważ sytuacja, którą myśmy z klientem rozmawiali, która się potem wydarzyła chwilę później, u klienta się zmieniła i my mieliśmy rację i klient miał rację. To było to taki troszeczkę paradoks. Natomiast bardzo fajnie mi pokazał cały proces, który ja powinienem ulepszyć w mojej firmie i to już się tak zdarzyło, ponieważ mieliśmy rozmowę z pracownikami, pokazaliśmy, gdzie był problem, w jaki sposób ten problem móc rozwiązać. Jestem nieziemsko wdzięczny temu klientowi, zresztą on już o tym wie, że coś takiego mi pokazał. Że zwrócił na to uwagę. Tak, to było fantastyczne. Właśnie to jest, powiedziałeś coś fajnego właśnie, coś, co często się dzieje, że zwróciłeś na to uwagę, że... My czasami podchodzimy do tego, że jak ktoś robi complaint, no to teraz jedna z tych stron tylko ma rację. Tak. I teraz, jeżeli przyznamy rację naszemu klientowi, no to przegraliśmy, nie mamy racji, tak? A jeżeli będziemy się bronić, no to wybronimy się z tego i wtedy my mamy rację, tak? A klient będzie się czuł przegrany, tak? Czyli w tym momencie nie mamy sytuacji win-win. Win-win. Jak stworzyć tutaj sytuację win-win? Nie, bo mówimy o sytuacjach win-win wtedy, kiedy na przykład tworzymy wspólny biznes i jeden zarabia i drugi zarabia i to jest prosto takie rzeczy sobie powiedzieć. Natomiast jak stworzyć taką sytuację, żeby wtedy, kiedy ktoś, nasz klient narzeka na nasz serwis, coś mu się nie podoba, wykorzystać to tak, żeby i klient był zadowolony i żebyśmy byli zadowoleni. Ja na przykład przytoczę jeszcze jedną sytuację z dzisiejszego dnia na przykład. Przeczytałem e-maila, którego dostałem od osoby, e-maila można powiedzieć, krytycznego. E-maila krytykującego sposób, w jaki ja komunikuję to, co chcę komunikować. Do swoich klientów. Do moich klientów. Ta osoba wyraziła mi dokładnie... Napisała w tych miejscach, kiedy stwierdziła, że używam niewłaściwej formy zdaniowej, że używam niewłaściwych słów. Słowa, które mówią o tym, że to, co robię, jest takie, że sam w to nie wierzę i tak dalej. I wiesz, oczywiście patrząc na to, czytając to, odczuwałem w pierwszym momencie, i myślę, że to zawsze jest, nie da się tego uniknąć, odczuwa się pewien rodzaj taki dyskomfort. Dyskomfort, no. Tak? Że jednak to, do czego wkładasz serce, chcesz robić, chcesz dobrze i tak dalej, no to ktoś tutaj ci to krytykuje. Tak. I zawsze ten dyskomfort jest, ale teraz jest kwestia, jak z tą krytyką, jak z tym dyskomfortem sobie poradzę i co z tego dalej wyciągnę. I kiedy ja po raz pierwszy czytam tą wiadomość i później czytam ją po raz drugi, zwracam uwagę już na zupełnie inne rzeczy. Po pierwsze, jestem wdzięczny, że ten klient, ta osoba, ten odbiorca
postanowił odpowiedzieć mi bezpośrednio, prywatnie. Bo przecież ile jest ludzi właśnie, i tu mówimy teraz o hejcie. Tak, które nagle przytoczą, wyleją to wszystko i pokażą bardzo, bardzo publicznie. Tu w tym przypadku to było zwrócenie uwagi takiej bardzo personalnej. Mówię, słuchaj, coś mi się nie podoba, weź to popraw, weź to zrób. Bardzo fajny komentarz mamy od Michała. Krytyka pojawia się zawsze wtedy, kiedy coś robisz i się pokazujesz, tak jak i pochwały. To, czego się nauczyłem, to są dwa główne źródła konstruktywnej krytyki. Klient, który kupił, korzystał i chce korzystać dalej, mentor lub osoba, która jest tam, gdzie ty idziesz. Pozostałe krytyki to raczej łowienie pereł, które zajmuje dużo czasu. Właśnie ta pierwsza część szczególnie, Michał, bardzo Ci dziękuję za ten komentarz. Pierwsza część szczególnie bardzo dotyka właśnie tego, skąd się bierze krytyka. No jak ktoś siedzi zamknięty w domu, nic nie robi, z nikim się nie spotyka, to musi się gdzieś wywewnętrznić, tak? Musi gdzieś pokazać, znaczy, czasami. Dopóki tego nie zrobi, to de facto nie wystawia się na krytykę. I krytyka jest ceną naszego rozwoju i dochodzenia do stawania się lepszym. Czyli na przykład, jeżeli ktoś skrytykował w sposób, w jaki ja się wysławiam, czy sposób, w jaki ja przekazuję pewne wartości, które chcę przekazać, zaczynam się nad tym zastanawiać. I faktycznie korzystam z tego, bo mój następny komunikat będzie poprawiony i będzie lepszy. Tak. Prawda? Ja się nad tym zastanawiam. Dla mnie jeszcze jest bardzo istotną rzecz. To, co powiedziałeś, że za pierwszym razem czytając tego typu komunikat, który był, można powiedzieć, no nie był fajny, tak? Nie był to taki głaskający, mówiący: Grzesiu, fajnie zrobiłeś, brawo, tylko to było zupełnie coś innego. Czytając to po raz drugi, trzeci czy czwarty, zaczynasz to czytać bez emocji, zaczynasz zupełnie inaczej postrzegać, więc tak jak ja i też dzisiaj, że właśnie przytoczyliśmy tutaj tą informację od mojego klienta, czytał ją Grzegorz i ja już ją czytałem w myślach i wiedząc, o czym to jest po raz któryś, dostrzegałem zupełnie inne rzeczy, więc w momencie to jest taka moja rada, że więc w momencie, kiedy dostaniecie coś takiego krytycznego, przeczytajcie to kilka razy, odłóżcie to na chwilę, nie podejmujcie decyzji pod wpływem emocji, ponieważ to działa bardzo źle, tylko zróbcie to na spokojnie. To jest też, że ten nasz komunikat, taki na początku dostajemy takiego, jak to się mówi, strzała, jesteśmy emocjonalnie wysoko. Masz ochotę tę wiadomość albo wyrzucić do kosza, albo komuś od razu pójść na strzelę. Tak, albo odpowiedzieć po prostu, że weź się w ogóle otrzań, bo ty nie masz racji, bo ja mam rację, tak? No właśnie. I koniec, zakończony temat. Natomiast nie tędy droga, żebyśmy wszyscy skorzystali, stworzyli sytuację win-win, czyli skorzystali z krytyki, poradzili sobie z nią konstruktywnie. Więc jeżeli ktoś nam mówi, poświęca swój czas, i żeby nam indywidualnie powiedzieć coś na nasz temat, myślę, że to jest moment, kiedy możemy na bardzo, bardzo skorzystać. To jest tak, jakbyś miał personalnego coacha, może nie wykwalifikowanego, ale tak naprawdę osoby, które nie muszą być wykwalifikowane, żeby powiedzieć nam, co o nas myślą i dlaczego. Tak. A to, co o nas myślą i dlaczego, nie wynika z, nie wiem, z ich jakiegoś, no może czasami wynika z ich światopoglądu, ale nawet jeżeli ktoś ma jakieś trudne życie i trudny światopogląd, ale my jesteśmy tam dla niego i możemy stworzyć w jego życiu wartość, no to będzie nam raczej mówił dobre rzeczy o nas. A jeżeli nam mówi, no niedobre, no to jednak wytworzyliśmy coś negatywnego w życiu tego człowieka. Więc trzeba się nad tym naprawdę zastanowić. No z tym właśnie hejtem, no to mówię, tutaj właśnie hejt, tak? No hejt mamy bardzo często wśród ludzi i tak też jak sobie z nim radzić. Można powiedzieć, było wiele live'ów, wiele osób się wypowiadało na temat, jak sobie radzić z hejtem. Każdy z nas sobie będzie z niego radził jakoś inaczej, będzie starał się inaczej poradzić. Aczkolwiek każdego z nas to też dotknie. To nie jest tak, że będziemy uodpornieni na hejt, będziemy uodpornieni na tą krytykę taką mocną. Jedyne co, to właśnie umieć to wykorzystać na, ja to nazywam, plusy dodatnie, na plusy dodatnie dla swojej firmy, tak? Żeby nie mieć tego z tego plusów ujemnych, gdzie się zamkniemy, będziemy płakać i walić głową w mur, bo się stało coś złego, tylko poprawić to na to, żeby to było korzystne, żeby móc z tego naprawdę zrobić coś dobrego, dobry użytek. Wskazówkę, to jest tak samo jak, no oczywiście na pewno każdy z nas wie, że zanim wynaleziono żarówkę, ile było prób, zanim ta żarówka została wynaleziona. Tak. Więc gdyby się poddać po piątej próbie, to byśmy do dzisiaj siedzieli przy świeczce. Więc to jest tak samo z naszym biznesem, ze wszystkim, co robimy.
robimy, dostajemy takie próby, które nam mówią, ulepsz, polepsz, zmień, zrób coś innego, żeby to było lepsze. Tak. To jest, tak podejdźmy do tego. Michał też pisze taką rzecz, która pewnie jest też prawdziwa, że nie zawsze jest win-win. Czasami są osoby, które szukają krwi bez konkretnego celu. Tak to fajnie opisałeś właśnie. No. Ja wyobraziłem sobie takie zwierzę, wiesz, wygłodniałe, które... Akurat zwierzę u Michała, tak, to się świetnie... świetnie się komponuje, Michał, dokładnie, Michał zwierz, tak, się świetnie zakomponuje. Więc wyobraziłem sobie właśnie takie wygłodniałe zwierzę, które szuka krwi i faktycznie, no, niestety są osoby, które są w takim stanie w życiu i my, ale jeżeli my podejdziemy do tego w ten sposób, że zobaczymy na tą osobę z pozycji, wiesz, w sumie miłości, czyli z pozycji takiej, że cokolwiek robisz teraz, to ja ci wybaczam nawet, bo jeżeli to nie jest dla mnie konstruktywne nawet, to ja nie muszę być gruboskudny na zasadzie, a w ogóle, wiesz, spływa po mnie jak po kaczce i w ogóle, bo to też pokazanie nie jest się takie na zewnątrz, dokładnie, takie na zewnątrz. Często ludzie tak robią. Tylko na zasadzie, okej, rzucasz mi czymś, co w zasadzie, no już po raz trzeci, czwarty, piąty, co ani tobie nie pomaga, ani mi, no pewnie bym mógł spróbować pomóc ci w życiu, żebyś na przykład... bo widzę, że masz jakiś problem, tak? Więc nawet spróbować tej osobie pomóc, otworzyć się na nią, powiedzieć, no jest ci trudno i tak dalej, jeżeli się da. I wtedy też można stworzyć sytuację win-win. Bo ja na przykład, ja miałem takie sytuacje, że były osoby... które tylko rzucały kamieniami w ciebie, tak? Tak, które rzucały kamieniami w życiu. I ja wyciągałem rękę, ale ta ręka nie była przyjęta. Ale ponieważ ja miałem oczekiwanie do tego, że ta ręka ma zostać przyjęta, to w pewnym sensie, po jakimś czasie ja już też wyrobiłem sobie grubą skórę i przestałem się do tych osób skierowywać, odzywać, w ogóle próbować w jakikolwiek sposób im pomóc, ale, no, że tak powiem, naprawić relacje. Przestałem już to robić, tak? Ale później się okazało, że ja się cały czas dyskomfortowo czułem przy tych osobach. Chciałeś dalej jednak wrócić do nich, znaczy, i jeszcze oczyścić tą atmosferę. Tak? Właśnie, często tak jest, że mamy... I co się stało? Tak naprawdę to nie zrobiłem nic zewnętrznie, tylko poczułem po prostu, że chcę im wybaczyć, że chcę po prostu czuć tylko dobre emocje do tych osób. I kiedy ja wewnętrznie przepracowałem sobie moją relację z tymi osobami, wewnętrznie, podkreślam, to nie było nic, nothing to do with them. Nic nie musiałem z nimi robić, tylko wewnętrznie przepracowałem. To potem jakoś naturalnie, wiecie, zacząłem się po prostu do nich uśmiechać. Nie jakoś sztucznie, po prostu nie czułem już tego negatywnego uczucia do nich. I ta relacja się naprawiła. Wiecie, w trzech przypadkach, w ciągu dwóch lat, w trzech przypadkach, osoby, którymi miałem relacje totalnie zniszczone, że tak powiem, koniec, to już do końca życia jesteśmy nieprzyjaciółmi, okazało się, że to się odmieniło. Że to się odmieniło. No. Totalnie. Ja założę się, że każdy z nas ma takie tak zwane niezałatwione sprawy, czy to będą sprawy w rodzinie, czy to będą sprawy ze znajomymi, z partnerami biznesowymi, klientami, które gdzieś w nas siedzą i myślimy sobie, no kurczę, mogłem to inaczej załatwić, mogłem to inaczej zrobić, tak? Czyli zawsze, jak się spojrzy na to z perspektywy właśnie dwóch lat, trzech, czy jakiegokolwiek okresu czasu, ta, nie wiem, czasami nienawiść, czasami zazdrość, czasami inne rzeczy, które powodują, że jesteśmy po dwóch stronach barykady, zaczyna ta barykada się robić coraz mniejsza i być może faktycznie jest to też czas, żeby pójść do tych osób raz jeszcze, jeżeli macie taką sytuację, pójść do tych osób raz jeszcze, spróbować wyjaśnić coś, co było kiedyś, abyście nie mieli na sobie, na karku takich problemów, że siedzą te problemy, wchodzą nam na ten kark i my tak coraz niżej siedzimy. No. Tak, jak Michał tutaj też dodał do tego, co ja powiedziałem, że napisał, że wybaczanie i miłość robisz po swojej stronie, bo dawanie uwagi na ich warunkach nie pomaga im. I właśnie to jest to, że nie o to chodzi, żeby, prawda, wychodzić do kogoś na siłę z ręką, że tak naprawdę chcę się z tobą pogodzić, a tak naprawdę mi zależy na tobie i na ich warunkach. To, to w ogóle nie ma znaczenia. No. Tak naprawdę to wyjść. Moment rozwoju dalej, to znaczy moment przełomowy, to jest moment, kiedy ja czuję sam ze sobą, ja czuję w sobie, że ja patrzę na tą osobę i nie czuję absolutnie
żadnego negatywnego uczucia, wręcz czuję, nie wiem, chęć pomocy, współczucie, pomimo tego, że ta osoba w tym momencie wygląda na to, że mnie nienawidzi. Ale tutaj skupiliśmy się trochę właśnie na tych hienach, na tych zwierzętach. Na tych zwierzętach, dokładnie, poprzez Michała tak. Komentarz na tych zwierzętach. Natomiast wcześniej rozmawialiśmy o nie hienach, tylko o krytyce, bardzo konstruktywnej zresztą. Dokładnie, tym bardziej, że ta krytyka właśnie tutaj, zobaczcie, że przeszliśmy do krytyki od rzeczy takiej, że my chcieliśmy rozwiązać problem w restauracji, w której jesteśmy. Tak. Chcemy pomóc i teraz są jakby różne metody, bo oczywiście to, co Grzegorz powiedział, że możemy pójść i powiedzieć do właściciela, to jest złe, tu moja wizytówka, jak chcesz naprawić, zadzwoń do mnie i wyjść, tak? To jest jedna z metod. Natomiast ona jest bardzo mało skuteczna, co żeśmy zwrócili uwagę. Z tak, drugiej strony, dlaczego jest mało skuteczna? Może? Ponieważ jest to atak, tak? To jest to atak i naszą rzeczą, dokładnie, naszą rzeczą taką naturalną, że w momencie, kiedy ktoś nas zaczyna atakować i wytykać nam błędy, staramy się powiedzieć, okej, on nie ma racji, tak? Bo to jest bardzo, bardzo takie personalne. Natomiast w momencie, kiedy byśmy rozpoczęli, bo tutaj zaczęliśmy analizować, jak można byłoby podejść do tego właściciela w sposób inny. Więc w momencie, kiedy byśmy, załóżmy, powiedzieli, czy znaleźli go poprzez LinkedIn, poprzez inne media, aby mieć dojście do niego i opisanie sytuacji, że słuchaj, świetnie, fajnie, tak, bardzo dobra herbata, bardzo ładny w ogóle wystrój, tak. Wystrój restauracji, powiedzenie kilku rzeczy dobrych, staranie się zbudowania relacji, o czym mówi Wojtek i w ogóle networking jest po to, budowania relacji z tą osobą i dopiero później, jeżeli już się znamy, chociażby po kilku konwersacjach, pokazanie jemu, wiesz co, ale jeśli mógłbyś to i to poprawić, na pewno w twojej firmie mogłoby się zrobić to w stosunku, byłoby lepiej, byłoby ciekawiej. Ja bym poszedł tutaj jeszcze dalej. To znaczy, to jest bardzo jest fajne to, co napisał właśnie Michał. Michał, jesteś bardzo aktywny, zresztą zawsze. Zawsze jest aktywny. Napisał, że pomagaj wtedy, kiedy ktoś poprosi albo zapytaj, czy jest zainteresowany. Dopiero wtedy dawaj swoje rady czy uwagi. I to jest absolutnie kluczowa sprawa. No. Ktoś, z kim rozmawiam, musi być gotowy na to, żeby ode mnie przyjąć krytykę. Tak. Przyjść, kupić ciebie, żebyś ty mu pomógł. Tak, i to nie jest tak, że ja sobie wejdę do restauracji, zbuduję sobie jakąś tam relację na przykład z właścicielem tej restauracji i od razu mogę mu, wiesz, on mi mówi po imieniu i to ja teraz mu walę po prostu jak z armaty tymi wszystkimi po prostu krytycznymi komentarzami. To nie jest tak. Jeżeli chcemy komuś pomóc, to nie możemy nigdy zrobić tego na siłę. Tak. Nigdy. Nigdy. Ta osoba musi naprawdę chcieć od nas to przyjąć. Więc zbudowanie tej relacji, oczywiście fajnie zaczynać od pozytywnych rzeczy i powiedzieć na przykład, słuchajcie, otworzyliście w bardzo fajnym miejscu tę restaurację, tak. Byłem tutaj już u was dwa razy, jadłem to i to i mi się to wszystko podoba i chciałbym do was chodzić. Dlatego zależy mi, żeby u was było wszystko high quality, nie? I nawet samo to może wywołać pytanie u tego właściciela, czy tego biznesmena, a czy jest coś takiego, co nie jest high quality u właśnie. Nas? I zobaczcie, jak tutaj fajnie Grzegorz przeszedł. Zobaczcie, jak często w biznesach zadajemy pytanie klientowi, nie co się tobie podobało, tylko zadajemy pytanie, co byś zmienił w naszym biznesie, co byś zmienił w tym, co robimy, bo jest niefajne, na to, żeby było fajne, na to, żeby było lepsze. Rzadko się spotykam, żeby ktoś przyszedł i powiedział, słuchaj, fajny mam biznes, nie? Powiedz mi, co robię fajnego. Najczęściej przyjdzie, ty, no wiesz co, powiedz mi, co robię nie tak, żeby robić lepiej. Mm-hmm. A nie mówimy, że kurde, ty, zobacz, jaki mam fajny biznes, przyjdź do mnie i powiedz mi, weź mnie pochwal, weź mi powiedz, co ja mam dobrego. Tak? Nie mamy. Mamy tą odwrotną sytuację. Tak, to znaczy, że my chcemy tych negatywnych komentarzy, znaczy chcemy z jednej strony, a z drugiej strony później to jest bolesne. Tak. Także tu trzeba sobie to ogarnąć. No. Zapytaj się siebie dzisiaj, jeśli masz biznes, właśnie, o. Czego ty właściwie chcesz. Czy chcesz cały czas otrzymywać lajki, serduszka i, tak, i tylko to cię bawi? I kwiaty, tak? I to... czy chcesz faktycznie mieć trochę tego i trochę tego? Bo oczywiście lubimy i chcemy, też potrzebny nam jest też pozytywny feedback, żebyśmy czuli, że komuś dajemy wartość, że to ma sens. I trzeba tutaj też... tylko jak potraktować zarówno te lajki i serduszka, potraktować na równo z krytycznym komentarzem, właśnie. Który ma na celu też pomóc. Bo powtórzę jeszcze raz to. Jeżeli ktoś pisze negatywny komentarz, nie gdzieś publicznie i nie robi to w sposób chamski, tylko po prostu robi to do nas, to tak. Znaczy naprawdę jemu zależy na nas. No. Zobaczcie, jaki to jest ogromny prezent od tej osoby.
tej osobie zależy na mnie. Chciało się napisać, tak? Czyli wykazać, chciało się dokładnie skonfrontować. Ta osoba automatycznie, zobaczcie, już jakby podświadomie mówi: ja ci powiem o twoim problemie, ale nie chcę go mówić innym, bo chcę tobie pomóc. Tak. Więc jeżeli otrzymujecie bezpośrednio mailem informacje od hejterów, od ludzi, którzy was lubią i nie lubią, od waszych klientów, od osób, które was obserwują, otrzymujecie od nich informacje, to jest jedna z najcenniejszych informacji dla waszego rozwoju, dla waszego biznesu. Bo to jest właśnie to, że to, co Grzegorz podkreślał, ktoś miał czas i ochotę napisać 5-10 minut, ale to trzeba poświęcić, sprzedać swój czas na to, żeby komuś poprawić coś, tak? Więc to jest w ten sposób odbierane. Agata pisze fajne pytanie. Jak reagować na krytykę wypowiedzianą w niekulturalny, wręcz chamski sposób? Oczywiście to się też zdarza, bo prawdopodobnie osoba, która napisała jakąś krytykę w sposób chamski, w sposób bardzo niekulturalny, jest to osoba, która działała pod wpływem emocji i musiała te emocje gdzieś wyrzucić. Więc to najczęściej staramy się być wtedy wulgarni, chamscy, bo chcemy to zrobić tu i teraz, tak? Czyli nie chcemy zabić kogoś trzema pchnięciami, chcemy od razu uciąć głowę jednym toporem, jednym ruchem. To jest właśnie to. Ja bym też powiedział, Szymon, tutaj skupiłbym się właśnie na tym, co jakby już dotknąłeś tego, czyli skąd bierze się to chamstwo i niekulturalna wypowiedź, bo przecież ta osoba mogła nam spokojnie to wyjaśnić w kulturalny sposób, ale wybrała taki sposób, tak? Czyli skąd bierze się u tej osoby ten ton, okej? Okay? Na to może pytanie... Może chcesz moje okulary? No tak, teraz ja jestem w słońcu. Nie, ja dziękuję. Nie, dam radę. Później znowu będę mówić, że strasznie mam... Strasznie jasno. Ten, oczy zamknięte, zaspane. Więc skąd się to w ogóle bierze? I właśnie ciekawe, mogą być różne odpowiedzi na ten temat, ale mnie się wydaje, że zawsze to, co powiedziałeś, to jest wyrzucenie z siebie pewnych emocji, czyli jeżeli ktoś komunikuje nam coś w chamski, niekulturalny sposób, to znaczy, że tak go to strasznie wkurza, że dana rzecz, że w jego życiu teraz jest, po prostu te emocje są tak duże, że on nie potrafi inaczej tego wyrazić, okej? Tak. Spróbuję popatrzeć w ten sposób, że... Bo możemy mieć dwa podejścia. Jedno możemy powiedzieć, no co za cham niekulturalny, jak on tak może robić, że mnie obraża, ale skupiamy się wtedy na sobie znowu. I co? A nie myślimy o tej osobie. Czyli pomyślmy o tej osobie i pomyślmy sobie o niej w taki sposób. Jaki ten człowiek w tym momencie jest biedny, że nie potrafi skontrolować swoich emocji, nie potrafi wyrazić tego w sposób kulturalny. Więc on już jest na pograniczu prawdopodobnie wytrzymałości nerwowej. Popatrzmy, zastanówmy się, czy my nie mamy takich sytuacji w życiu, kiedy komunikujemy też coś w sposób chamski i niekulturalny. Może nie teraz, ale czy może w przeszłości były takie sytuacje i w ten sposób to zrobiliśmy. Tak zrobili. Ja tutaj na temat nie byłbym, bo wiele osób od jakby komunikacji, ja nie zapomnę, miałem kiedyś w szkole taki bardzo fajny przedmiot, który się nazywał negocjacje. Bardzo, bardzo go lubiłem, ponieważ no, był bardzo luźny, bardzo fajny i powodował to, że mogliśmy sobie świetnie porozmawiać. Więc tam między innymi była forma taka, że musimy się dopasować do naszego rozmówcy. Tu akurat w tym przypadku, akurat w przypadku biznesowego bym się nie dopasowywał do rozmówcy. Tam był między innymi na zajęciach przytoczony jakby konwersacja między policjantem a potencjalną osobą, która jest bardzo agresywna. Więc jeżeli policjant będzie mówił grzecznie i nie dopasuje się do rozmówcy, żeby go znieść do pewnego tonu, będzie miał problem, bo to jest akurat no, trochę inna forma. Natomiast w biznesie nie można nagle zareagować dokładnie w taki sam sposób, aczkolwiek zareagowanie i zwróćcie uwagę, że jeżeli się odpowiada komuś, kto będzie bardzo mocno krzyczał, będziecie odpowiadali spokojnie, będziecie mówić odpowiednim tonem i prędkością głosu, ta osoba po pewnym czasie krzycząc będzie obniżała i dojdzie do waszego poziomu. Tutaj kolejny przykład właśnie z uczelni, to akurat, no, tutaj nie ukrywam, miałem świetnego profesora od zarządzania, gdzie na auli, wyobraźcie sobie aulę, 200 osób na sali, wszyscy gdzieś tam huczą, krzyczą, wchodzi profesor, on był bardzo, no, już
maciur wieku, tak? No, miał po 70. Mówił bardzo, bardzo cicho i on, wchodząc na salę, jak zaczął swój wykład, on się nie interesował, że jest hałas i go nawet pierwszy rząd nie słyszy. Ale po paru minutach była taka cisza, że ostatni rząd go słyszał, bo on dopasował swoją osobowością, tym, co robił, tym, co przekazywał. Nagle cała sala, 200 osób, zbliżyło się do jego poziomu. On nie używał tego, że ma wyższą pozycję jako profesor i tak dalej, tego nie robił. Więc tu w tym przypadku ja raczej bym starał się faktycznie to, co mówił, postarać się z tą osobą nawiązać kontakt już być może bezpośredni, dlaczego tak to się stało, dlaczego w taki sposób ta osoba wyraziła swoje emocje i starać się tym spokojem emocji doprowadzić tą osobę do pewnego poziomu komunikacji. Co najlepszego możesz zrobić, to właśnie pomóc tej osobie uspokoić się i dojść do takiego poziomu, że możecie spokojnie porozmawiać, nie dopasowywać się do tego tonu, bo to wtedy ty wchodzisz w ten stan emocjonalny tej osoby. Oczywiście i ona mnie kieruje, żebym tam poszedł. I wtedy ja zaczynam być chamski i niekulturalny, tak? Czyli jak ktoś na przykład mówi mi, ty taki, owaki, siaki, jeżeli teraz ja uniosę się i ja wejdę w jego stan, no to zaczynamy komunikować na zasadzie, no ciężko będzie tutaj coś znaleźć. Więc jeżeli my chcemy dojść do porozumienia, chcemy coś z tego wyciągnąć, no to właśnie spróbujmy pomóc tej osobie przejść na poziom i na inny poziom, na spokojniejszy poziom. Dokładnie. Bardzo fajna rzecz. Anita. Hej Anita, pozdrawiam cię serdecznie. Anita. Miło cię widzieć. Krytyka chamska wynika z emocji, które są tu i teraz, dlatego zanim wyrazimy opinię, powinniśmy być już po negatywnych emocjach. Dokładnie, to ze spokojem. Ze spokojem, więc jeżeli w danym momencie coś czytasz, wywołuje to w tobie negatywne emocje, no to są tylko twoje emocje w tym momencie. Wiadomość, którą ktoś ci przekazuje, nie równa się emocje, które w tobie ta wiadomość wywołuje, prawda? To nie jest tak, że czytając coś, to ta osoba przekazała ci te emocje i ty teraz, to są te emocje, które ona miała na myśli. Bo właśnie ten krytyczny komentarz, który mógł być wyrażony z miłością, z taką dużą dozą współczucia dla ciebie, czy chęcią pomocy, ty możesz odebrać bardzo negatywnie i powiedzieć, no jak ktoś tak mógł im powiedzieć i nie wiem, teraz czuć ogromny ból, zawód z tego powodu i cierpieć. Mhm. Także szczególnie jeśli chodzi właśnie o komentarz pisany, jeżeli czytamy coś, to tam w ogóle możliwości interpretacji jest tyle, bardzo dużo, dokładnie, bo to nie zawsze wyrazimy wszystkie rzeczy pisząc tak, jakbyśmy chcieli i osoba, która będzie czytała ten sam komentarz, cztery osoby, każda z nas odbierze ten komentarz inaczej, każda będzie miała inne emocje przy czytaniu tego całego komentarza. Tak, to tak jakbym na przykład ja pokazał ci komentarz osoby, która napisała coś na mój temat i ty byś powiedział, ale co ty właściwie chcesz? Przecież tutaj jest tak fajnie to wszystko napisane. A ja bym mógł powiedzieć, no jak to, nie widzisz, że... Właśnie, ty byś to odebrał inaczej, bo być może, wiadomo, wiesz o rzeczach, o których ja nie wiem i dlatego byś to odebrał inaczej. Więc tak naprawdę to naszym zadaniem, jako ludzi otrzymujących krytykę, naszym zadaniem jest sprowadzenie siebie do takiego poziomu, żeby każdy ten komentarz nie wywoływał w nas żadnych emocji i żebyśmy surowo zupełnie podeszli do tego i popatrzyli, czy w tym komentarzu jest coś, co dla nas może okazać się diamentem. Tak. Coś, za co innemu człowiekowi, uwaga, zapłacilibyśmy pieniądze, bo korzystasz z mentoringu, dokładnie, z coachingu, płacisz za to duże pieniądze i ktoś ci mówi co? Krytykę ci daje, oczywiście, prawda? Na twój oczywiście, temat więc tutaj jeżeli macie swojego, nie wiem, mentora czy coacha, który was będzie wiecznie głaskał po głowie, to go zmieńcie. chyba, że robicie wtedy absolutnie wszystko, robicie perfekt, tak? Natomiast no, nigdy nie będziemy perfekt. No, jeżeli jesteśmy już perfekcyjni, to de facto nie potrzebujemy coacha, tak? Oczywiście, w tym momencie nie. Ale zobaczcie, jakie koło też żeśmy zatoczyli, tak? Mówiąc cały czas właśnie na podstawie restauracji, w której nadal jesteśmy, wyszło to właśnie z chęci pomocy tej osobie, ponieważ zobaczyliśmy to, mówię, w butach właściciela, jak on może być sfrustrowany, czy załóżmy widząc pewne niedociągnięcia w swojej firmie, albo to, co często się zdarza, właściciel w ogóle nie widzi tych problemów, bo jeżeli go nie przebywa na terenie firmy, jeżeli jest rzadko, to bardzo często tak, że jest, jak to się mówi, zamiatane rzeczy pod dywan. I teraz pytanie właśnie, czy
interweniować i pomagać takiej osobie, mhm. czy zostawić to, no okej, okay, kolejna restauracja, pójdziemy sobie mhm. gdzie indziej. Mhm. Więc mamy te dwie rzeczy do wyboru. Możemy albo pomóc tej osobie, albo tą osobę zostawić ze swoim problemem. Tak. Znaczy wracamy znowu do punktu wyjścia, jeśli chodzi czy o pomoc innym osobom. Dokładnie. Czy on będzie chciał, czy ta osoba musi być gotowa. Więc my, jeżeli bardzo nam zależy... Witamy Roberta. Hej, hej. Jeżeli bardzo nam zależy na tym, żeby dany biznes, dana restauracja, czy dana osoba, bo to może być na przykład pomoc personalna, to tak. Może być pomoc biznesowa. Czasami chcemy komuś powiedzieć w coś, jakieś słowa krytyki konstruktywnej, może to być na przykład siostra, mąż, żona, dziecko, teściowa, ale jak to zrobić, żeby ta osoba nie odebrała tego właśnie w sposób negatywny, żeby ta osoba skorzystała z naszej porady, bo to najgorsze dawać porady. Właśnie, tak? Porady, dokładnie. Tak, żeby skorzystała z naszej konstruktywnej krytyki. I właśnie... Mama radzi, czy coś takiego, bo zauważcie, tak. Że też tak naprawdę od dziecka, tak, że mama nam, załóżmy, mówiła, nie rób tego, a jednak, no dobra, to pójdziemy, zrobimy, tak, żeby tak. Sprawdzić. No mamy taką naturę, tak. Żeby jednak zobaczyć tak. coś od rzeczy, a dopiero później siedzisz tak z perspektywy, mając 25 plus i tak, kurczę, ta mama miała rację. Dlaczego myśmy tak. jej nie posłuchali? Tak. I teraz tutaj chcemy dać tą rację, przekazać tą rację do wszystkich innych osób, które załóżmy są, nie wiem, rok w biznesie, no to by porównać tak, jakby był to, nie wiem, 7-8-latek, mhm. który też dostaje te dobre rady od swojej mamy mhm. i on tych rad nie chce zawsze słuchać, jak to mhm. przekazać, tak? Mhm. Czyli jak mama by musiała przekazać te rady. Tu rozmawiamy właśnie też, już będziemy kończyć pomału, no ale zaczynamy rozmawiać właśnie już w ogóle o komunikacji między ludźmi. W jaki sposób my się komunikujemy z innymi? Czy to, co wysyłamy do nich, jest, bo też mamy kontrolę nad tym, w jaki sposób wysyłamy informacje do innych. Mamy kontrolę nad tym, co mówimy do innych, więc jeżeli my powiemy w określony sposób, to możemy czasami być przekonani, że zostanie to odebrane właśnie jako niekonstruktywna krytyka, jako taki negatywny bardzo feedback i że chcemy komuś źle. Więc naszym zadaniem też jako ludzi krytykujących coś nam się nie podoba, mhm. jest przepracować w sobie taki sposób, żeby przepracować sobie tak dawanie tej krytyki, żeby ona żeby faktycznie dało to efekt. Bo zobaczcie, krytykując kogoś, czy na przykład dając komuś radę, zależy nam na tym, żeby mu po prostu tylko to powiedzieć i tyle, czy zależy nam na efekcie? Więc jeżeli zależy ci na efekcie, że na przykład no powiedzmy twoja żona robi coś nie tak, jakbyś sobie tego wyobrażał, czy twój mąż na przykład nie robi czegoś albo robi coś w ten sposób, no to jeżeli bezpośrednio natychmiast będziesz krytykowała, no to otrzymasz, domyślam się, oczywiście. Bardzo negatywną odpowiedź typu, co ty chcesz ode mnie w ogóle, taki jestem i już mnie nie zmienisz. Natomiast zastanawiając się nad tym, jak skomunikować tą wiadomość, jak powiedzieć to w inny sposób, choćby nawet zacząć od pozytywnych rzeczy, już zaczyna to zmieniać sam ten jeden krok. Zacząć od pozytywnych rzeczy, już zaczyna to zmieniać postać rzeczy. Ja na przykład też miałem taką fajną praktykę z moją małżonką przez jakiś czas. Teraz tego nie robimy, ale może wrócimy do tego. Nie robimy ze względu na to, że akurat wieczorami teraz, bo to chodzi o wieczór, mhm. Dzieci kładziemy spać tak w różnych porach, mamy taki półtorarocznego chłopaka jeszcze i to jest ciężko nam, ale siadaliśmy sobie wieczorem przed zaśnięciem i przez 5-10 minut rozmawialiśmy sobie o tym, za co siebie wzajemnie doceniamy. Czyli ja na przykład... Super. I to mówimy o prostych rzeczach, nie jakichś tam, wiecie, jakichś ogromnych rzeczach w życiu. Na przykład, kochanie, dziękuję ci za to, że dzisiaj załadowałaś zmywarkę. Na przykład, nie? No, ale zobaczcie, no to jest tylko załadowanie zmywarki, ale to jest trud. Ale jaki komunikat to daje, dokładnie. To jest trud, który trzeba podjąć. Dziękuję ci za to, że dzisiaj na przykład byłeś rano spokojny i miły. Mógłbyś nie być miły. Tak. Ale byłeś. Stać od razu wkurzony tak. I wychodzę do pracy. Pamiętam, że kiedy my dzieliliśmy się ze sobą takimi pozytywnymi rzeczami, mówiliśmy sobie wieczorem, mówiliśmy o sobie te miłe rzeczy, to ta nasza komunikacja później, nawet jeżeli mówiliśmy sobie rzeczy takie właśnie krytyczne, to była zupełnie inaczej przyjmowana. Bo my ludzie, my potrzebujemy... Jak ktoś nas krytykuje, to też chcemy od razu też wiedzieć jakby całokształt, co ta osoba o nas w ogóle myśli. Tak. Więc jeżeli my już mamy taki fundament, że ta osoba jest nam wdzięczna za to,
a przy okazji mówi nam jeden tip, jedno krytyczne zdanie, no to już nie jest dla nas aż takie bolesne, bo generalnie możemy to odczytać właśnie bardziej pozytywnie, tak? Dokładnie, dokładnie. Słuchajcie, mamy tutaj, bardzo Wam dziękujemy serdecznie za wszystkie komentarze. Tak naprawdę nikt nie planował tego. Grzegorz nagle stwierdził, mówi, słuchaj, no mówimy tu o takich fajnych rzeczach, podzielmy się ze wszystkimi, co jest bardzo fajne. Nie ukrywam, że nie wiem dlaczego, ale coraz więcej much tutaj przylatuje. Nie, to są takie robaczki. Takie robaczki właśnie, zaczynają nas pomału wkurzać. Gdybyśmy mieli żółte koszulki, to już w ogóle. Właśnie, dobrze, że nie mamy żółtych koszulek, tak? Bądź bezpieczny, bądź widoczny. Nie zawsze to się sprawdza. Bardzo serdecznie dziękujemy za te wszystkie komentarze, za wasze lajki. Zaangażowanie. Ja chciałbym o jednej rzeczy tutaj jeszcze powiedzieć, póki jesteśmy w takim miejscu. Okay. I tutaj znowu wyskoczysz z czymś z kapelusza. Tak? Z czymś z kapelusza, dokładnie. Tak. Słuchajcie, tak jak widzicie, tak, pijemy już nie kawę, bo kawę wypiliśmy, pijemy teraz zieloną herbatę, zdrową zieloną herbatę i między innymi mój przyjazd do Hull jest po to, żeby też chwileczkę porozmawiać o wielu rzeczach z Grzegorzem, ale i również porozmawiać o tym, co będzie za tydzień. Aha, tak? Za tydzień, słuchajcie, będzie biznes kafe, więc tak my tak naprawdę, się. Nie ma kafe, ale znaczy jesteśmy w kafe pijąc herbatę, robimy biznes i pomagamy innym. Tak. Chciałbym Wam tutaj powiedzieć, że jeżeli macie możliwość przyjechać za tydzień do Grzegorza, no to będzie świetne miejsce, żeby móc porozmawiać o tym temacie, móc porozmawiać z wieloma innymi osobami, które będą, tak. bo naprawdę świetne osoby zamierzają przyjechać na biznes kafe za tydzień w piątek. Zaczynamy w piątek, kończymy w sobotę. Znaczy, no taki jest plan. Taki jest plan, tak, żebyśmy skończyli dokładnie. Tak właśnie to wygląda. Może ja krótko powiem, skoro już o tym oczywiście, powiedziałeś, właśnie, że o tym wspomniałeś. To też nieplanowane było, także taka promocja. Mi się skojarzyło koniec. Właśnie, tak. że siedzimy w kafe, mówiąc, zaraz będzie biznes kafe, tak. siedzimy w kafe. Tak. Więc może tutaj powinieneś mieć takie gorące krzesło, zapraszać tak. gości. Nawiasem mówiąc, jak zaczęliśmy dzisiaj rozmawiać, to pamiętasz pewnie, że powiedziałem, że w sumie mało mamy takich okazji, żeby usiąść i porozmawiać. Żeby usiąść i dłużej porozmawiać, bo nawet o takim spotkaniu, które na przykład ja jestem organizatorem, jedno z nich właśnie odbywa się 20 lipca tak. w piątek, tutaj w Hull, na które zapraszam i Szymon zaraz chwilkę powie, dlaczego on przyjeżdża. Dobra. Wkręcam Cię. Dobra. Ale właśnie jest dużo zamieszania czasami, w sensie takim, że jest dużo ludzi, z którymi chcemy porozmawiać i tak się czasami switch, przełączamy się i fajnie jest poznać sporo osób i fajnie jest poznać w takiej atmosferze, wiesz, luźnej. I co mnie zawsze pociągało w takich spotkaniach biznesowych, to było to, w niektórych spotkaniach, co mnie pociągało, to było to, że jeżeli było after party, czyli jest oficjalna część, a potem tak. idziemy gdzieś do knajpy i tam przeważnie już przychodzimy, to już jest godzina 20, każdy patrzy na zegarek, bo musi na pociąg albo coś tam i te spotkania w tym pubie trwały do pół godziny i potem wszyscy się rozchodzili. I się rozmywało, no. Mi zawsze zależało na tym, żeby ta nieoficjalna część trwała tyle, co ta oficjalna, tak. a ta oficjalna tyle, co ta nieoficjalna. I właśnie zamieniłem te rzeczy miejscami i tak powstało biznes kafe. Czyli być może ostatnie spotkanie nie wyglądało w ten sposób, dlatego też teraz naprawiamy to, ale tutaj skupiamy się przede wszystkim na tym, żeby się poznać, żeby jak najwięcej czasu wykorzystać na to, żeby poznawać nowe osoby, porozmawiać i żeby później móc na przykład spotkać się z kimś po takim spotkaniu, no. spotkać się one to one, face to face i sobie przy kawie czy zielonej herbacie porozmawiać o takie tematy. Już różne, dokładnie, już różne. To jest jedna z rzeczy, o której tutaj przytoczę mistrza networkingu Wojtka Kołodziejczaka, który zawsze powtarza, Wojtka. Dokładnie, pozdrawiamy Wojtka, który zawsze powtarza w przypadku networkingu, że networking to jest ta pierwsza część, gdzie myśmy się spotkali, dopiero się zauroczyliśmy kimś, natomiast ta późniejsza forma randki, tak, bo Wojtek to porównuje do randki, tak. ta późniejsza forma randki, to następuje na tym, że warto przyjechać tą odległość spod Coventry do Hull tak. i posiedzieć cały dzień w ładnym miejscu z fantastycznym Grzegorzem i sobie pogadać, tak? Więc mieć czas na to, żeby móc sobie porozmawiać i nawiązać te relacje. Tak.
to jest właśnie jedna z tych podwalin właśnie Biznes Cafe, gdzie Grzegorz Sedacki, że jest organizatorem, naprawdę uwierzcie mi, sam też organizuję parę różnych rzeczy, wiem, że nie ma czasu kompletnie. To jest tak, że po prostu się wymieniamy, cześć, bo musimy wiele innych rzeczy zobaczyć, żeby wszystko grało, tak? Czyli wy jesteście gośćmi, którzy przyjeżdżacie, no i trzeba tych gości dać im kawę, herbatę, tak, wszystkie inne rzeczy do zrobienia, ale właśnie to jest piękne w Biznes Cafe, że to się nie kończy, bo się skończyło spotkanie, każdy się rozchodzi do domu. Idziemy właśnie w jedno miejsce, mamy możliwość porozmawiania ze sobą i nawiązania tych takich fajnych, fajnych naprawdę relacji, co powoduje później fajne relacje prywatne i biznesowe. Bo tak naprawdę po pewnym czasie ja już zauważyłem, że przekładam większą wagę na relacje prywatne niż biznesowe. Biznesowych jest dużo, tych prywatnych też jest dużo, natomiast tych takich bardzo prywatnych, że to jest to wąskie grono, jest... Jak prowadzisz biznes, zaczyna brakować na to czasu, żeby znajdować właśnie na to, na to więcej czasu. Więc a co, jeśli można by było to właśnie połączyć, nie? Tak. Bo zobacz, jak często nasze, jak często teraz, obecnie, twoi przyjaciele to są ludzie, z którymi robisz biznes, prawda? Jak dobrze robisz biznes, to twoi klienci stają się twoimi przyjaciółmi. I to nie o to chodzi, że teraz twój klient i powie, ty wiesz co, ty masz restaurację, to mi dajesz tam 50% zniżki, nie? Tak, tak, to nie o to chodzi. To nie o to chodzi, to chodzi o to, że... Że wy wrócicie chętnie do tej restauracji swojego znajomego, zapłacicie normalną cenę i dacie jeszcze tip i jeszcze powiecie, że fajnie byłoby coś jeszcze wprowadzić i pomóc, to będzie ta relacja fajna. To będzie właśnie ta relacja, która nie będzie mówiła, że my chcemy iść do tego znajomego, żeby dostać coś taniej albo za darmo, tylko właśnie pójść, zapłacić normalną cenę, tak jak każdy klient i dać jeszcze wartość. A druga rzecz to jest jeszcze taka, że ponieważ domyślam się, że mówimy tutaj w większości do ludzi biznesu, to domyślam się, że Anita, jedziesz. Podamy później chyba w linku, gdzie kupić bilet. Ja już nie ukrywam, kupiłem tutaj nawet hotel, więc... Anita, nie przypominam sobie, żebym się przeklinał. Mi się wydaje, że mogło być przekonałeś mnie. A, przekonałeś. No właśnie, więc... Wiesz, tutaj światło tak świeci na ekran, więc... Nie przeklinać, przekonać. Cieszę się, że zostałeś przekonany i będziemy się widzieć za tydzień. Aha, bo ty też będziesz rzeczywiście. Tak, ja już kupione mam tutaj całe accommodation. I ja będę. Ja sobie nie wyobrażam nie być. No, powiedziałeś już o tym właśnie, dlaczego przyjeżdżasz, także dziękuję ci za to. Kochani, gdybyście chcieli te bilety sobie jeszcze zarezerwować, to wejdźcie na biznescafe.uk/spotkanie. Chyba w komentarzach dodamy również do tego wideo, żeby każdy miał możliwość łatwiej kliknąć i dokonać zakupu. Czy będziesz chciał powiedzieć, zdradzić jakiś rąbek tajemnicy, co dokładnie będziemy robić? Wiesz co? Czy tak tylko dać mały Mogę powiedzieć mały oczywiście, tip. Bo dlaczego mamy to trzymać w tajemnicy, także powiem. Tylko zanim jeszcze to powiem, to jeszcze jedna rzecz, o której zacząłem mówić, że my przedsiębiorcy, bo domyślam się, że do takich ludzi w większości mówimy podczas tego live'a, do przedsiębiorców, my mamy właśnie często problem z tym, żeby znaleźć przyjaciół, którzy nas rozumieją, z którymi możemy porozmawiać, w sensie no o biznesie też, ale i też o życiu prywatnym, tylko że nasze życie prywatne jako biznesmenów wygląda zupełnie inaczej na przykład niż ludzi na przykład na etacie. Tutaj są duże różnice i nie tylko chodzi o różnice na przykład godziny pracy, czy sposób wykonywania pracy, czy rodzaj obowiązków, ale zobaczcie, jakich emocji doświadcza pracownik, a jakich emocji doświadcza pracodawca czy przedsiębiorca. Przedsiębiorca. Zobaczcie, pracownik wstaje rano, myśli prawdopodobnie negatywnie, w większości tak mi się wydaje, negatywnie, że musi wstać, pojechać do pracy. Chyba że ktoś kocha swoją pracę, to gratuluję. Ale z takich ludzi jest pewnie niewiele. Mniej. Czyli jedzie do pracy, przeklina to wszystko, ma już tego wszystkiego dosyć, przyjeżdża do tej pracy i jest prawdopodobnie podminowany, poddenerwowany, bo jego szef coś od niego chce, jakieś wymagania ma, więc prawdopodobnie jego to stresuje. I ma jakieś tam emocje z tym związane, że generalnie no to przychodzi do pracy, musi coś wykonać, ewentualnie coś może mu się nie udać, ale wypłatę dostanie zawsze na koniec miesiąca, prawdopodobnie. No i tak sobie żyje, prawda? Pozdrawiamy Dominikę Futymę. Znasz? Moja żona. Serdecznie pozdrawiam. Cześć, Dominika. Kochanie.
I jakby ten dzień jest jeden do drugiego podobny i ten zakres emocji jest no taki generalnie, prawda, wstajesz do pracy, idziesz, wykonujesz, dostajesz wypłatę, pewność tak. życia jest dosyć duża. Tak. Nic się dużego, niekoniecznie jakaś dużego dzisiaj wydarzy, bo jadę do pracy, wracam, jadę do sklepu, siadam przed telewizorem, nie wiem, jakkolwiek twoje życie wygląda. Bardzo unormowane i tak, nie powiedziałbym schematyczne, natomiast jest dokładnie bardziej stabilne. A teraz, jeżeli jesteś przedsiębiorcą, a szczególnie takim nowym, zaczynającym w biznesie, rozwijającym biznes, to wstajesz rano i nie wiesz, tak, musisz się zdyscyplinować, żeby zacząć pracę, bo jeżeli ty się nie zdyscyplinujesz, to nikt ci nie powie, że masz wstać o 6, nikt ci nie powie, że dzisiaj masz zrobić to, to i to. Ty musisz sobie samemu to narzucić, musisz to zrobić, żeby być też szczęśliwym, że posuwasz się do przodu, ale co się dzieje, jakie ty ryzyko podejmujesz? Ty nie wiesz, czy ty dzisiaj zarobisz pieniądze. Więc zastanawiasz się, co zrobić, żeby dzisiaj zarobić. Więc i czasami jesteś na górce i niesamowicie się cieszysz, bo nagle zapłacił ci klient ogromną sumę pieniędzy, albo na przykład zdobyłeś 40 nowych klientów. Tak. Na przykład. I to są dni, kiedy czujesz się, że jesteś na szczycie. Ale są też dni w życiu przedsiębiorcy, kiedy po prostu jest bardzo, bardzo ciężko, bo tracisz klientów, tracisz płynność finansową, przeinwestujesz, bierzesz kredyty, musisz je spłacać na przykład na coś, podejmujesz ryzyko i wtedy znajdujesz się na bardzo głębokim dołku. I w tym momencie jest potrzebna energia, bardzo często są potrzebne inne osoby, które spowodują, które dadzą tobie rękę i ciebie wyniosą do góry. Bo zobacz, ty na przykład spotykając się dzisiaj na przykład z ludźmi, którzy pracują na etacie i opowiadając im swój problem w biznesie, że masz jakieś tam brak płynności finansowej, albo pracownicy coś ci zrobili w biznesie, albo nie wiesz, jak sobie poradzić z relacjami z pracownikami, prawdopodobnie jest duże prawdopodobieństwo, myślę, że bardzo duże, że nie dostanę z powrotem dokładnie rozwiązania. Tak. Ja myślę, że możesz nawet zostać oceniony przez jakiegoś pracownika, że to ty jesteś szefem, to wiesz, to w ogóle powinieneś pracownikom dać podwyżki i najwięcej urlopu, bo ja tak chcę, prawda? Dokładnie, bo każdy ma z nas inny punkt widzenia. Natomiast bardzo fajną rzecz tutaj poruszyłeś, ja powiem szczerze, że tutaj bym chciał zrobić, nawet jeżeli byś się zgodził, jakby całego live'a dotyczącego właśnie tego problemu, który między innymi spostrzegłem u swoich klientów, a mianowicie to już tutaj będziemy niedługo kończyć zaraz, a mianowicie w tym, że ktoś pracuje na etacie, zaczyna dodatkowo otwierać sobie działalność gospodarczą, żeby dorobić na początku 200, 300, 500 funtów. Fajnie się to rozwija i tak, mamy stabilność z jednej strony etatową, z drugiej strony prowadzimy nasz biznes na taki pół gwizdka, bo nie podejmujemy jeszcze decyzji ryzykownych, które wpływają bezpośrednio na nasz portfel. Te wszystkie decyzje wpływają na razie pozytywnie na nasz portfel, bo mamy stałą wypłatę, mamy taki top-up, który nas cieszy i jest fajnie. I w pewnym momencie przychodzi tak, że ilość pracy, jeżeli rozwijamy nasz biznes, zaczyna być coraz więcej i sobie już nie radzimy czasowo, bo mamy 8 godzin pracy i załóżmy mamy drugie 8 godzin czy więcej naszego biznesu i musimy zadecydować. I wtedy, kiedy ludzie, to co zwróciłem uwagę, wtedy, kiedy ludzie decydują się zostawić swoją firmę, swoją pracę na etacie i przejść tylko i wyłącznie na pracę na własny rachunek, mają duży spadek w dół i są bardzo często nieprzygotowani do tego, że nagle się okazuje to, co Grzegorz powiedział. W piątek mówimy, że to jest nasz ostatni dzień w pracy, w poniedziałek rano budzimy się i kurczę. Nie mam schematu, bo do tej pory wstawałem rano, o 8 jechałem do pracy, mówili mi, co mam robić, kończyłem o 16 i wiedziałem, że od 16 muszę odpowiedzieć na rzeczy związane z moją pracą. Teraz, jestem panem, mogę pójść tu, mogę pójść tu, mogę zrobić to i nie ma tego tej rzeczy i ludzie często popadają w ten problem, że sobie nie są w stanie z tym poradzić. I drugim problemem, który ja widzę z punktu widzenia księgowego, to jest cash flow, a mianowicie nagle tracimy nasze bezpieczeństwo w postaci comiesięcznej pensji, czy tam cotygodniowej, która nam wpływała, która nam pokrywała nasze rzeczy, że my teraz musimy rozwijać biznes, ale z tego biznesu musimy opłacić nasze rzeczy, gdzie już nie ma pensji, musimy podzielić na rozwój biznesu i na inne rzeczy związane z tym biznesem. Tak. I to jest bardzo duży problem, który myślę... Zarządzanie pieniędzmi, które się zarabia, już jest zdecydowanie inne niż w przypadku wypłaty. Dokładnie. Tak. Więc tu w tym przypadku myślę, że tu powinniśmy zrobić osobnego live'a, który dotyczyłby tego problemu, jak sobie w nim poradzić, bo ja myślę, że to jest ogromna ilość ludzi ma ten kłopot, co ja widzę u firm jest, tak? Tutaj zaczynamy dochodzić do pewnej rzeczy, którą
myślę, że zaraz omówimy też na zasadzie współpracy. Tak. Bo na przykład to, co powiedziałeś wcześniej, że jeżeli jesteś w takim miejscu, że budzisz się rano, jesteś nagle przedsiębiorcą i nie wiesz, co zrobić, jakie akcje podjąć, co ja mam robić, właściwie, mam tysiące opcji, ale nie wiem, co ja mam wybrać, to możesz mieć ten problem i tutaj potrzebujesz po pierwsze takiego wsparcia coachingowego, osoby, która Cię poprowadzi, co po kolei robić, jak wybrać Twój rynek, jak wybrać ludzi, z którymi będziesz rozmawiał, komu chcesz służyć, komu chcesz sprzedawać, co chcesz sprzedawać, jaki produkt. Te rzeczy prawdopodobnie potrzebujesz w tym pomocy. Jeśli tak, to możesz skorzystać z rzeczy, które już istnieją. Na przykład daję dużo rzeczy za darmo w programie Biznes od Zera, więc jeżeli wejdziesz sobie na biznesodzera.pl, możesz otrzymywać maile z, z takimi instrukcjami, co zrobić. Natomiast też na przykład będziemy otwierać prawdopodobnie we wrześniu grupę ludzi, którzy będą otwierać swój biznes od zera, czyli takich właśnie ludzi, którzy, uwaga, kończysz etat, wchodzisz w to środowisko i teraz może gubisz się, nie wiesz, co się dzieje, więc tutaj zdecydowanie możemy Ci pomóc. Natomiast to, co Ty mówisz z zarządzaniem cashflowem, z zarządzaniem pieniędzmi, jakby tego być może brakuje w tym naszym programie i zastanawiam się, kto byłby zainteresowany też właśnie tym tematem i tu byśmy mogli z Szymonem stworzyć coś wspólnie. Jasne. Ja powiem tak, korzystając z okazji, bo już będziemy kończyć, chciałbym... trzeci raz kończymy. Chciałbym teraz podziękować, jak na ceremoniach wszelakim, więc ja bym chciał przede wszystkim podziękować mojej partnerce Izie, która stać mnie teraz na to dzięki temu, że mamy świetną relację biznesową i partnerską, że ja mogę być tu, a ona dogląda naszego biznesu, jak i całemu zespołowi mojej firmy, ponieważ dzięki ich pracy ja mogę być tutaj. Aczkolwiek jeszcze chciałbym jedną osobę przytoczyć, której nie wiem, czy dzisiaj była, natomiast wszyscy chyba znają, jest to Rafał Pikul, który dzięki temu, że znalazł i pokazał nam rozwiązania, możemy siedzieć sobie oddaleni od telefonu, nie wiem, to jest ponad 2 metry, mamy podłączenie, jesteśmy pod mikrofony, pod wszystkie rzeczy takie rozwiązanie, w jaki sposób można robić sobie to, więc to Rafał, bardzo Ci dziękujemy za to wszystko. I jeżeli polecamy Rafała Pikula, jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć więcej odnośnie całych rzeczy związanych z technologią, więc pisać proszę do Rafała Pikula. Na koniec przeczytam to, co Piotr Zagorowski napisał, bo to chyba będzie podsumowanie. Trochę panowie ocieracie się o stereotypy i w nawiasie feedback może hejt. Aha, bardzo nawiązacie dokładnie. Może... Więc, no świetnie. Więc znowu, jeżeli na przykład ktoś pisze, o panowie ocieracie się o stereotypy i co w tym momencie powstaje w tobie? Oczywiście. Być może jakaś emocja typu, no gość tu negatywnie pisze coś na ten temat, co my teraz robimy, tak? No. Ale z drugiej strony powiem szczerze, tak naprawdę ja miałem tą myśl, że ocieramy się o stereotypy, zanim Piotr napisał ten komentarz. Ja czułem, że chyba mówimy trochę stereotypami, ale tak naprawdę mamy ograniczony czas, ograniczone miejsce. Nie planowane to w ogóle, tak naprawdę. Spieramy się ze sobą, wyrywamy sobie, że tak powiem, mikrofon z ręki. Muchy nas obsiadają. Tak? Więc jak możesz wyrazić wszystko, co czujesz, wszystko, co chcesz powiedzieć, tak w pełni, w 100%? Nie jesteś. Także komentarz każdej innej osoby, taki czy inny, pomaga mi też pokazać, że no też, w sumie Piotrek, zgadzam się z tobą. Tak samo myślę, ocieraliśmy się o stereotypy, dużo powiedzieliśmy pewnie w taki sposób, żeby jakby podkreślić, że tam pracownik, pracodawca, bo każdy ma inną zupełnie sytuację. Oczywiście. Natomiast mówimy tylko o przykładach po to, żeby no, jakoś spróbować wyjaśnić życie, co chyba nikt nie jest w stanie tak naprawdę dokładnie wyjaśnić życie tak, żeby każdemu to odpowiadało i dla każdego grało. Dobrze, okay. To co, już teraz kończymy. Teraz faktycznie kończymy. Tak. Dziękujemy Wam wszystkim bardzo serdecznie. Tak, dziękujemy za wszystkie fantastyczne komentarze oraz tutaj lajków też widziałem kilka, więc chociaż mamy takie, skolekcjonowaliśmy kilka lajków i serduszek na pewno, więc tutaj... Teraz czekamy na dokładnie, teraz czekamy na hejt, więc jeżeli ktoś miał ochotę sobie napisać coś innego... Ze szczerego serca, dokładnie. Zapraszamy bardzo serdecznie. A my kontynuujemy naszą rozmowę. My kontynuujemy, więc teraz trzeba wyłączyć tam.